Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Craft the World i dzisiaj lecimy dalej z wykopaliskami srebra. Na razie tutaj chyba mamy srebro. Jesteśmy atakowani. Kurczak nas atakuje. Kurczak nas atakuje. Woda paruje. Któż to czuje? O, a tej wody nie możecie? Któż to czuje, że rymuje? Dawasz tę wodę. O, i teraz wodę. No, teraz ją zbierz. Ładnie do plecaczka. Za wysoko. Nie wejdę. O, świetnie. No, ale nie wiem, weź tą wodę. Możesz ją tak, no nie wiem, postawię ci. Ale są jakieś ułomne czasami, te krasnoludy. Takie są... A jak ja mam się tam schylić po to? No potrenujcie sobie chociaż. Będziecie dobrze się siłować. Wędkuj. Wędkuj. A tu jest ta. Dziura, więc zróbmy tak. W ogóle mam śmieszne te drabinki, nie do końca zrobione takie ładne, a miałam zrobić takie ładne, więc może zrobię takie ładne już. Nie wiem, gdzie one są, ale o tutaj. Ojej, mam w ogóle zrobione. Nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, akurat 10. Ha! Tutaj macie ładne drabinki. I tutaj macie ładne drabinki. Bo ktoś się musi zbudować jeszcze i będzie elegancko. Czy ja mam na... To nie tak wolno chodzą. Plecaki ich tak spowalniają? Masakra. I tu jeszcze ostatnia, dobra. No i nawet ładnie wam to idzie. 57 mam tylko zadowolenie, bo ja mam tutaj piasek, pewnie dlatego. Nie chcę im kamieniami wypełniać tego dołu. Może stworzymy im jakąś ładną tapetę. Komfort 2, komfort 1. Komfort 3. O, pff, na pewno nie. Płaskorzeźba nie ma komfortu. Też sugerowaliście, żebym zaczęła używać tych znaków ostrzegawczych. Wiecie, że ja ich chyba nigdy w życiu nie używałam, odkąd gram w krasnoludy. Ten cały czas, setki godzin, nigdy nie użyłam chyba tego znaku. Dobra, robimy młyn. Możemy, atrament. Rozróbmy atrament. Żywicy nie ma. Jak nie ma żywicy, to znaczy, że trzeba ścinać, nie wiem co. Mamy 21 pieniędzy. Wiecie, że co? Wejdź do sklepu. 21 pieniędzy oznacza, że można wziąć kolejną osobę. I mówiliście, że jak mam problemy z drzewami, to mogłabym wziąć Demeter, bo ona przecież sadzi drzewa. Ale w sumie tak naprawdę z drzewem już problemu nie mam, bo jakby nie patrzeć... Drewna mam 230 i desek już mam w ogóle samych 120, więc myślę, że z drewnem mamy na razie okej. Byśmy mogli... W sumie nie wiem, kogo byśmy... Tego żaba. Ten żaba chyba ten. Tam coś leczył, nie? Nie pomagają z tą... Nie podoba mi się. Chyba Demeter była fajna, bo ona z jednej strony strzelała, więc była taka dystansowa. A ciebie pamiętam? Chyba nie myślę, że jest wyłącznie oddawanie rad. Ten sądziwy wewnik znów jest gotów do walki. Dobra, weźmiemy jego. O, jakiś taki... No dobra. O, no tu. Srebrny kilof miałam zrobić w ogóle, ale to... Oddzielna bajka. Gdzie oni są? Zawsze mi się mylą. To jest ten, nie? Dobra, tu tylko ktoś musi przynieść jego głowę. Zaczerpnij wodę, jak już tu jesteś. Żywica. Na pewno tu są jagody. Chyba z kaktusa chyba nie leciała żywica, mam wrażenie. Tylko igły lecą. Ta. Znaczy na pewno z drzew leci żywica, ale... A co tu tyle wody się nazbierało? Przelewa mi się moje jeziorko. Dobra, robią kilofy, robią... Wszystko ładnie się... No dobra, to pościnajcie drzewa, niech ta żywica się tutaj... Pok
pokaże. Niech żywica się pokaże. W naszych magazynach, o to mi chodzi, nie? Weź to zabuduj z powrotem. Zbuduj. To bym też mogła kamienie walnąć, prawda? Żeby mi tych bloków nie zabierało, tornado. Ale ja chcę, żeby tu drzewa rosły. A jak postawię tutaj ścianę, taką kamienną, to drzewa będą rosły, czy już nie, bo będzie ściana kamienna? Gdzie jest portal? O kurde. Palnik! Widziałam, gdzie szaleje tutaj. Nowy bohater. Teraz mi dali mi wilkołaka. On był chyba dobry, ten wilkołak. W sumie on był taki... nie psujcie mi domu. Aha, zamrożony. Wiem, moi magowie zamrażają. Ekwipunek, kolego. Użyj. Już? Jeszcze tak jeden. Ocalało. Dobra, teraz to wszystko zbierzcie. A tu jeszcze jakieś bączki małe. Dobra. Tu mam... tu się wam skończyło. A, tak sobie poradziliście, dobra. To też nam w domu się nie przyda. Teraz tak, teraz jest czas, żeby zrobić kolejne miejsce na posągi. O. I tu jest brzydko, zrobimy tak ładnie. Chcemy światła, nie pochodnie w domu. W sumie to te lampki trzeba było też troszkę jeszcze ich stworzyć. Dobra, 6 może być. Te lampki dają więcej światła zdecydowanie. Wiesz, to by mogło się coś zmieścić? Nie, chyba się tutaj nic nie zmieści. Aha. Przednie. No, zbudujemy im. To się zaraz zepsuje. Będą mieli ładnie kamiennie. O, tornado. Kurde. Ej, a ten się chowa pod wodą. I tak go wciągnęło. Czekaj, chłopie, bo cię za złabą masz. Któryś tu ma mało szyć. A nie mam delikatnie... O, właśnie. Jakoś tak delikatnie was podleczymy tymi bandażami, tylko... żeby ten upadek z tego... tornada wam krzywdy mocnej nie zrobił. To uciekaj do domu! Dobra. Wy tutaj wykopaliście w sumie węgiel. No i nie widzę tu nic więcej. To możecie pójść sobie tak w prawo i pójść sobie tak w lewo, zobaczyć tam coś będzie. Tu dalej sobie lata krasnoludek widzę. Dobra. I teraz tak, tu możemy walnąć, żeby nam się te szczury też tutaj nie robiło, nie? Tu. I skończyła nam się ściana. Kamienna. Tutaj. Możemy trochę zrobić jej. Do tego bym chciała zrobić... gwoździe. 4, raz, dwa, trzy, 4. W sumie akurat dano 4 drabinki. Dobrze. I może zrobimy tutaj drewnianą tapetę. Ile to ma 2 komfortu? Może być.
Oje, całe drewno. Wymień tylne bloki. O tak. Tu wymień. Tu wymień. Tu. Jakoś się zaczyna to już prezentować, nie? Przednia, przednia, przednia. O, wiecie co? Zauważyłam właśnie kolega tutaj. Metalowa siekiera, srebrny kilof. Jesteś kowalem bez profesji, więc zostaniesz może magiem. A czemu nie? I dostaniesz na razie drewnianą zbroję. Dostaniesz mały plecak. Same takie biedne odrzutki dostaję. Kowal myśli... A może... Nie. Pływak, rybak, drwal. No trzeba mu na pewno jakieś jedno dobicia się zrobić. On będzie chyba magiem. Trzeba z niego maga. A wam miałam pozmieniać kilofy. Ty na przykład masz srebrne. Ty masz... Nie, ty masz srebrne. No i w sumie tyle, nie? I wiem, co chciałam wam pozmieniać. Ty jesteś wojownikiem. Masz buty, masz hełm. No, 54, teraz można walczyć. Ty jesteś wojownikiem, masz buty, masz hełm. Ty jesteś, masz buty, masz hełm. Buty, hełm. Strzelec na razie zostanie ominięty, bo to dystansówka. Buty, hełm. Masz, trzeba ci kupić książkę, żebyś był wojownikiem. Nie masz szklaty, nie szkodzi. Tobie też trzeba, czyli dwie książki dla wojownika kupić. Dwie książki dla wojownika i jedna dla maga. Aha, fajnie, że mi stać. Zobaczmy, czy mi stać na jakąkolwiek książkę. Dwa dla wojownika mi stać na pewno. No to nie będzie dwa dla wojownika. W takim razie zrobimy dwóch wojowników jeszcze. I chyba muszę mu stworzyć, tam oni nie mieli za bardzo broni chyba. Stalowy miecz to jest najlepszy miecz, jaki mogę zrobić. Chyba tak. No to zostaniecie jeszcze dwa stalowe miecze. Co ty tu robisz? No to masz. Tak, dostaniesz szybko skrót. A, bo to jakieś rzeczy są porozwalane. No poszłabym wami, ale za chwilę pójdę wami do tej. Do kopalni. No, kopalni, dobrze. Tu możecie się trochę pobawić, przetestować nowe zbroje. Akurat magowie tu wpadli, łucznik. Ale szybko się pozbyli, dobra. Złoto! To wy do tego złota możecie się dostać tędy, bo tu by się przydało też ten węgiel wykupać. I tu jest srebro w ogóle. O! To zrobimy to tak. A złoto... Możecie się dokopać od... Czy mogłabym wam dać... rusztowanie? O, o, coś idzie! Tylko gdzie? Bo jak to mi będzie szło na moje potworki, na moje krasnoludy, trzeba będzie się chować. Jestem atakowana? No to za chwilę. Możecie jeszcze wykopać. Czemu tego nie używać? Ty co, nie potrafisz się wspiąć o dwa klocki w górę? No, przepraszam. Dobra, nie widzę na razie tego potwora nigdzie. Trochę mi zatrząsł ekranem, ale... Nie, dalej trzęsie, czyli on chyba jeszcze się czai. To możecie kopać. To bym chciała, żebyście wykopali, ale widzę, że się zakręciliście. Złotko też jak najbardziej. A może to przez to, że obok jest świątynia, tak się trzęsie? Postawmy tu trochę pochodni. Rozjaśnijmy sobie tutaj życie trochę.
Dlaczego nie możecie się tam dostać? Nie rozumiem. Tędy było normalnie przejście. Dobra, chodźcie do tego. No gdzie ten potwór się tu czai? Trzęsie mi tym okręt. Ja mogę rozwalić te klocki? Mogę, to ja się. Ha! Ja się do jakiejś piramidy. Ale to nie jest piramida. To jest. Nie wiem, rozwal to. Muszę dobrze zapisać grę. Ale tak się nie da. Krasnoludy są atakowane. Dobra, pająk cię atakuje, nie stresuj mnie. Światłem można sobie, to mi też podpowiadaliście, że światłem przecież można sobie fajnie rozświetlić. O. Nie wiem, ja to mam rozwalić, czy ja mam z tym zrobić? Jest trochę pieniądza, ty co dasz? Złota trochę. Nie wiem, ciebie mam rozwalić? Boję się, że jakaś klątwa na mnie za to spadnie. No złoto. No to spoko. To wiecie co? Ja wam dam tutaj, tak fajnie. O. I dostaniecie wtedy tutaj ładnie rusztowanie. Możecie iść w górę, a ty nie masz jak wrócić do domu. Dobra, to proszę. Tędy. O, a ci sobie jakoś radzą. I stwierdzisz, że aha, nie mam którędy wrócić tu do domu, tak? Aż, żebyś nie musiał łazić nie wiadomo jak daleko. Dobra. Brakowało mi chyba jeszcze ze dwie zbroje. Dobrze pamiętałam. Ale właśnie nie mam tych. Chyba dwie brakowało. I tu były miecze na pewno. W sumie dwóch magów brakuje bez uzdolnień magicznych. Ty masz miecz. I ty masz miecz. O, jeszcze jeden miecz. Okej. Okay. Jeszcze jeden miecz i w sumie dwa sety magiczne. Ciuszki. Dobra, da się ogarnąć. Jeszcze jeden miecz. A gdzie są ciuszki magiczne? Tu są. Kaptur maga, to dwa były potrzebne. Tu. Dwa. I jeszcze oni jakieś buciki mieli śmieszne. Gdzie te taptajki są? Są srebrne buty. O, tutaj chyba. O. Fajnie. Ich nie trzeba nawet krawcić, więc proszę, proszę. Proszę. I ty. Proszę, proszę. I proszę. No i. Zrób sobie z tego eliksiru dla krasnoludzkich magów, aby mogli rzucać kulami ognia. Ale oni chyba mają je automatycznie wyposażone, mam nadzieję. Lampior górniczy. Mam jakiegoś górnika? Pewnie nie. A mamy pieniążki, to wiecie co? Ja kupię dwie książki magiczne. Żeby oni fajnie byli sobie magami już. To są magi, tak. Dwie książki magiczne, proszę bardzo. Kto tu mnie gdzie atakuje? Jakieś robactwo. Możecie sobie dalej kopać, możecie chodzić tędy, jak kto woli, jak kto lubi. A jeszcze najlepsze błędzie to jak... Błędzie! Jak rozwalimy tutaj klocek, to będziecie mieli, o tak. No dobra. Ktoś się może przejść. Stawić pochodnie? Ja lubię stawiać pochodnie po tej kopalni. Ja lubię się przyzwyczajać do... Jak gram w jakąś grę, to ja się przywiązuję do ludzi, do miejsc. I to tak później jest. O. Czasami to się źle kończy. I tak się nie powiem. Gdzie są? Pochodnie, pochodnie. Ojej, a, bo my mamy braki żywicy, dobra. Niedobrze. Nie no,
Palnik poszedł. Macie tu, a wy na dole... Aha, bo te bloczka wam zabrakło. A, nie będę wam. Umiecie skakać. To wam zabiorę. Umiecie się wspinać troszkę. I tutaj w dół jakbyśmy poszli. Idziemy dalej. Dajmy im trochę więcej życia. W ogóle ile oni mają? Aha, tu nie ma jakiegoś numeru, liczby. Bo zawsze są te trzy serduszka. No ale wierzę, że mają więcej życia. Mam za dużo set. O, jeden set. Tak, no to strzelec dostanie. Proszę bardzo. Wszyscy mają fajne buty, wszyscy mają fajne kaski. Tylko jeszcze jednej tej klaty mi brakuje i... O, Iliny nie ma. Proszę. Ile ci ma... Aha. W sumie... Czekaj, bo widzę, macie jakieś... problemy. Aha. Puszka Pandory. Zobaczmy, co tym razem nam przyniesie tornado. A to tornado mi ten most psuje. Jadyga 1. Uzupełniono manę. O, wow. Kurde, gdybym wiedziała. No. Gdzie ty idziesz? A, nie skończył mi się teleport. Okej. Teraz mogę zaszaleć z teleportem. Już co, jakbyście tego nie psuli, to byście mogli sobie tędy przejść. Jesteś atak... O! Mak sobie poradzi? Kurde, mój pomost. Naprawmy go sobie. Co cię tutaj? Daj radę, elegancko. Kto mi tutaj polas? Utknąłeś? O, Boże. Nie, ekwipunek. Książki. Teraz tak, mag. Mag. Wojownik. Wojownik. Miecz. No i teraz jesteście wszyscy ogarnięci. To teraz mogę się z wami wybrać na jakieś hardkorowe rzeczy. Mam nadzieję, że mi nie popadają. Chociaż mam dużo potek. Co tu się dzieje? Tam jeszcze możecie. Któryś z krasnoludów dziwnie się zachowuje. Zróbmy tak. A chyba się już odwiesił. Yeah. Trochę jaśniej to zrobimy? Znaczy krasnoludy uciekają, to już się ciemno robi. I tu trzeba jeszcze wyciąć. To wam niepotrzebne. To wam niepotrzebne, ale tutaj trzeba wam postawić. No i w sumie... nie, jeszcze jest minutka. Dacie radę przez tą minutkę, no jak każdy wróci teraz? Za dużo was tu. Dwa klocki, trzy klocki do wycięcia, kurde, cała ekipa. No i będę musiała jeszcze jeden teleport postawić pewnie. Dobra. Jak jesteście wszyscy uzbrojeni, to może na koniec jeszcze. Znaczy, może nie taki koniec, jeszcze mamy chwilę czasu. Rozbierz zniszczoną kapsułę. Rozbądźmy się tych tutaj mumii. No i rozbieramy. Uwaga. Okej. Okay. Kosmiczny przekaźnik. Niezwykły przedmiot wyglądający jak choinka świąteczna.
Ustawmy go na podwórze, żeby wszyscy mogli go podziwiać. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ale dobra, ale że mi przylecą. Umieram z głodu. Zapomniałam o waszym jedzeniu. Proszę, możecie iść jeść. Oj, nie! To był misklik. No i co, żeś dziurę zrobiła w podłodze? Teraz sobie ustawimy to. O, to dopóki pamiętam też zrobię. Gdzie jest moja podłoga? Tapeta. No właśnie. A czy wy nie musicie robić właśnie jakiejś, nie wiem, stali, jakiegoś srebra? Bo widzę, że... Tu zamiast sobie zrobić, to ja tak klikam, nie? Pojedynczo jak nubek. Nie szkodź. Dom ukończony. A jak my stoimy w... Plus 15%. No to jest trochę. Tempo odnawiania many też by się, szybkość produkcji. To wszystko by się przydało. A czego nie mam? A, mam wszystko. Może taki pypeć mi się wydaje, że brakuje, ale zobaczymy. Czyli... Czekaj, tak macham tym jak głupia. Wszystko. Śruby i nakrętki są ze złomu. Niebiański metal. A skąd ja mam te rzeczy brać? To jest też bardzo ciekawe. Znaczy złom, to się domyślam, że... No właśnie, tutaj jakieś mam kable. Czy najpierw bym ogarnęła ogólnie rzeczy? Nie wiem, gdzie to postawić, żeby to mi tutaj jakieś masakry nie zrobiło. Ale to może zrobimy to tutaj. Zrobimy tak. Wytniemy to. Wyrównamy to z ziemią. Weź tą wodę. Kochaniutki. Walniemy sobie tutaj kamień. No i walniemy sobie to tutaj. A na chętnie bym jeszcze walnęła tą... No tą ścianę. Przybycie. Ho, ja wiedziałam, że się coś wydarzy. A mi się to z Destiny skojarzyło teraz. Okej. Okay. A, za 4 minuty. A i to sobie teraz tak będzie w bag... O kurde. Ale to jest wielkie, nie? Tak trochę przerażające, ale dobra. Co my mamy dalej? Bo to wszystko było srebrne zbroje i to... Tak, to mi tam akurat do szczęścia zbyt niepotrzebne. Dżemy w sumie mogłabym zrobić, żeby podbić trochę ten pasek. Chleb i ciastka nie za bardzo, bo nie mam mąki. Placka też nie. Chochle mogę jedną zrobić dla kucharza. Jakiegoś mamy trochę tych kucharzy. Sok z marchewki, sok z pomidora. No nie mam. Raz księgę walniemy. Dobra. A tu na dole... Kurde, srebrny miecz się odblokował. No trudno. Będziemy wymieniać teraz te miecze. Dopiero co im zrobiłam takie fajne. O, to się odspieszyło. Dobra, to wiecie co? Na tym poziomie było to srebro, nie? Więc myślę, że na tym poziomie trzeba będzie iść w bok gdzieś. Tak mi się pociągnęło myszką. I szukać tego srebra. Jak sobie tak odzoomuję, to tu widzę, że znalazłam węgiel, tu znalazłam żelazo. Mitryl i złoto.
O, i znowu glucior gdzieś tu będzie. Laboratorium. Garnek. Jagody. Nożesz w mordkę. Co tu się dzieje? A, tornado. A nie, to spoko. Czekajcie, 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 bo jagody. Ja jestem ślepa, ale gdzieś tu były te jagody. Tu nie ma tych jagód, nie wyrosły jeszcze. Tu też nie wyrosły. Że ja to przerobiłam. To widzę, że kurde nie powyrastały. O, tu są. Tu są. Tu są. Tu są. Tu jakieś są, widzę. A gdzie ty leżysz? Gdzie oni tam łażą cały czas? Proszę. Krasnoludy są atakowane. Już nie. Jesteś atakowany. Już nie. Nowe zadanie. Okej. Okay. Jak stoimy z czasem? No kurde, wiecie co? No pokazałabym to jeszcze minutka. Dobra. Ej, nie, 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 chłopaki. Nie, 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 bo ja tu zapominam. Ale to wiecie. Proszę się zresetować. O. I dalej lecimy. Szukamy srebra, szukamy srebra. Ja na tej mapie w ogóle miałam tworzyć te takie do szybkiego poruszania się po podziemiach czy coś. Co można by było, tylko że teraz trochę krzywo to zrobiłam, nie? Jakbym to zrobiła wszystko w linii prostej, to miałoby to więcej sensu. Pierwszy kontakt! Dobra, uwaga. Kontakt. Ale gdzie on jest? Tu jest kontakt. No i co? Co on chce i co on robi? Panie kontakcie? O, uwaga. Co ja mam? Przez to tornado mam tak porozrzucane po mapie te surowce bez sensu. Nie wiem, co on kombinuje? Nie wiem, to mi coś pod oknem jeździ, czy to wydaje taki dziwny dźwięk? To wydaje taki dźwięk. Ja myślałam, że jakiś motocykl mi pod oknem jeździ. Dobre. No czekaj, bo widzę, że wy nie macie tutaj jak zwykle. Gdzie jest UFO? Tu. No i co mam z wami zrobić? Wy tak sobie będziecie latać? Nie podoba mi się te ich tutaj szczypce macki w ogóle, bo... Może czekają na jakiegoś krasnoluda tutaj. Jaki dźwięk. Masakryczny. Dobra, miałam zrobić... Czekaj, bo to chyba lepsza różdżka. 15-4. No. Ile mam tych magów? Chyba trzech. Trzech magów i miałam zrobić... Laboratorium miałam zrobić. O, te będą mogły mi w końcu. Dobra, weźmy je. Pozbierać te dziwne rzeczy. Weźcie to, pozbierajcie. No. Niech to sobie jakoś... To takie latające to pozbierajcie, dobra. Coś was to atakuje? Mamy kopalnię. Dobra, to niech sobie te UFO lata, no najwyżej jak coś się wydarzy chyba. O! Nad domem to może tymi nie lataj, bo ja się tutaj stresuję. A ten blok, jakbym zniszczyła? Nie wiem, jak tam dojść, no. Księga myśliwego.
Dobra, jest jakieś srebro. Jeden niech kopie dalej. A wy tutaj, o, pozbierajcie sobie ładnie. Możecie wody pozaczerpywać stąd, chyba. No. No nie wiem, powiem wam, nie wiem jak ten. Kto to UFO robi poza tym, że sobie lata. No może się kiedyś szczepnie mnie, no i tyle będzie. O, dzień dobry. Miałem coś na niego kliknąć? Chyba, że muszę im coś zbudować? Ale ja tej rudy nie mam radioaktywnej. W sumie prawie wszystko mam. Tutaj jakąś wycięłam jeden klocek, a może oni tworzą właśnie, gdzieś będą tworzyć mirną rudę. Nie, no nie wiem, powiem wam, że... Nie wiem, ale może się okaże samo z czasem, więc spokojnie, nie? Dajmy im czas, niech sobie polatają, niech poświrują. Widzę, że skończył wam się teleport, a my mamy tutaj problem z ciemnościami. Nie mogę przejść. No dobra, no jak nie możecie już tego złapać, to trudno. Było, minęło. Tu proszę to wyciąć. Tu w ogóle jest złoto, więc moglibyście się tu przekopać. Tylko, że chyba spadniecie w dół. Tu jak wam dam tak, to możecie wyciąć to i to. Będziecie mieli przejście. O, kolejna kopalnia. Okej. Okay. To jest już żelazo, czyli bardziej w dół. No to sobie zróbcie przejście, o. Możecie wody zaczerpnąć. Tutaj jeszcze to wykopać. O, uwaga! Coś się dzieje. Jakiegoś gluta strzelił. Dobra! Strzelił jakimś glutem pod ziemię. No to, moi drodzy, w następnym odcinku będziemy szli eksplorować tutaj jakieś dziwne rzeczy. Inwazja! O nie, to nie brzmi dobrze. No nic, w następnym odcinku sobie zobaczymy, a teraz już będziemy kończyć, bo pewnie ta inwazja trochę będzie trwała. Możecie... Wiecie co? Nie. Stop. Bo wy dziwne rzeczy tworzycie, dziwne rzeczy robicie. Ale oni się wolno ruszają, jak się na jedynce gra, co? Tu będziemy szli dalej, moi drodzy. O, tak sobie przez całą planszę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye!